Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ponownie w centrum wydarzeń telewizji w Polsce. Dzisiaj ważny dzień podobno dla praworządności i w ogóle dla tego wszystkiego, co każdy jest praworządnością. Każdy dzień jest ważnym dniem dla praworządności, powiem tak górnolotnie. Od 13 grudnia budzimy się codziennie i ta praworządność nas uderza aż w głowę czasami, a nawet tak. Rzekomo się poprawia, no ale jakoś tego nie widać. Ta praworządność będzie miała dzisiaj podobno, drodzy Państwo, swoje święto, ponieważ nie wiem, czy wiecie, dzisiaj w samo południe rusza taka komisja śledcza do spraw Pegasusa, systemu który inwigilacyjnego, który używany jest w Polsce, był używany w dziesiątkach krajów na całym świecie. No, w każdym bądź razie jest wielka imba polityczno, też jakby tak, taka... cała Polska na podsłuchu. Na podsłuchu rzekomo. I posłuchajmy pana Patryka Jakiego, co na ten temat sądzi, był pytany w tej sprawie. W Polsce nie ma możliwości, żeby podsłuchiwać nielegalnie, dlatego że w wielu państwach, byśmy to już tłumaczyli, w wielu państwach jest tak, że z systemu, w zachodnich państwach, że z systemu typu Pegasus można korzystać w ogóle bez zgody sądu. W Polsce ta procedura autoryzacyjna jest bardzo skomplikowana i za każdym razem, kiedy ktoś był podsłuchiwany, sąd sprawdzał, czy są poważne dowody. I tak było również ktoś w tych powie przypadkach. Wasz sąd, wasi sędziowie. No, ja przypomnę, że najwięcej sędziów w Polsce należy do Justicji, która jest politycznym ramieniem Platformy Obywatelskiej, moim zdaniem. Pan nie boi się, że będzie afera w związku z tym, że to jest system kupiony z Funduszu Sprawiedliwości? Funduszu, który chyba miał służyć zupełnie innym celom. Nie, ten fundusz właśnie miał służyć do tego, aby pilnować bezpieczeństwa Polaków. No jak inaczej można pilnować bezpieczeństwa Polaków, niż zakupić system, który we wszystkich poważnych państwach służy do ochrony obywateli, czy to jeżeli chodzi o działalność przestępczą, korupcyjną, terrorystyczną. W związku z tym jeszcze raz panu redaktorowi powiem, ja jestem przekonany, że ta komisja odwróci się przeciwko Platformie, bo wreszcie ludzie zobaczą, jeżeli oczywiście oni będą chcieli posłuchać wszystkich świadków, ale zobaczą, dlaczego sądy, na przykład sędziowie Justicji, autoryzowali akcję przeciwko politykom Platformy, bo widocznie musiały być poważne dowody. No tak, no. Mocne słowa. Mocne słowa. Mocna historia, a tak. My witamy się z naszym gościem, prokurator, pan prokurator Mariusz Dubowski, były prokurator okręgowy w Warszawie. Bardzo serdecznie witam pana prokuratora w naszych progach. Dobry. No, zaczęliśmy trochę tym Pegasusem, no bo to się dzieje i to dzisiaj istotna kwestia. Z punktu widzenia takiego technicznego dla pana jako prokuratora, jak pan słyszy tę dyskusję i nie pytamy pana o kwestie polityczne, bo o to pytać pana nie chcemy, ale o te kwestie takie, że nagle się Polacy mają wszyscy dowiedzieć, bo tak zapowiadają politycy, że wszyscy się mają dowiedzieć, kto kogo podsłuchiwał. Czy to poważne podejście do tematu i czy ta sprawa naprawdę według pana jest tak ultra poważna? Szanowni Państwo, nowoczesne państwa stosują nowoczesne techniki operacyjne, bo między innymi celem ich działania jest między innymi zapobieganie popełnianiu przestępstw, jak również zbieranie dowodów na te, które są aktualnie popełniane. Nie jest tajemnicą, żyjemy w świecie nowoczesnych technologii i dzisiaj stosowanie takich tradycyjnych technik kontroli operacyjnej, polegającej chociażby na rejestrowaniu połączeń wykonywanych za pośrednictwem sieci GSM, czy też w sposób tradycyjny, stacjonarny, nie wchodzi zupełnie w grę, no bo w obliczu chociażby komunikatorów internetowych, czy jakichś czatów w grach online, etc., etc., przestępcy mogą po prostu zejść do tak zwanego undergroundu i po prostu tam dokonywać ustaleń co do sposobu popełniania tych czy innych przestępstw, a zatem państwo nie może pozostawać bierne wobec takich wyzwań, jakie przed nim stają. Dlatego też po taką technikę sięga. Natomiast co ustali komisja, która ma dzisiaj zacząć obradować, to ja nie chciałbym tu antycypować i być prorokiem, natomiast daję szansę komisji, a tak urzędowo to jestem w stanie to skomentować, tak jak państwo słyszycie. No tak, dokładnie. No, też zawsze uważałem, że jak się zmieniają czasy, no to i jakby odpowiedź na działania przestępców powinna być adekwatna. Myślę, że ten system, akurat troszkę o nim wiem, na to pozwalał. Panie prokuratorze, ale jakby w tle tej dzisiejszej dyskusji na temat właśnie Pegasusa, kwestii praworządnościowych, no wraca sprawa pana
Bodnara, nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny, no nadal toczy bój z prokuraturą krajową, ale już niżej, z prokuratorami regionalnymi, prokuratorami okręgowymi. Nie dalej jak kilka dni temu portal w polityce.pl ujawnił, że no, że tak powiem, wysłano na zesłanie do prokuratury rejonowej dla Pragi Południe panią prokurator, która nadzorowała między innymi sprawę Nowaka, sprawę afery wiatrakowej, sprawę w naszym przekonaniu nielegalnego tak zwanego wejścia do Pałacu Prezydenckiego, no i co istotne przejęcia sprawy przede wszystkim mediów publicznych. No to są takie bardzo mocne, stosunkowo nowe śledztwa, które toczą się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, prokuraturze, którą pan przez wiele lat nadzorował, zarządzał, był pan prokuratorem okręgowym. Jak odczytywać tego typu działania? Właśnie to troszeczkę wygląda na próbę wyciszenia tych śledztw, zamiecienia tych spraw pod dywan. Albo stworzenia takiej atmosfery, żeby łatwiej je było zamieść pod dywan, choć to nasze oczywiście wnioski dziennikarskie. Szanowni państwo, na pewno zmiana na tym stanowisku nie sprzyja rytmice prowadzenia postępowań, które pani prokurator Magdalena Kołodziej nadzorowała. Z oczywistych względów, z racji piastowanej funkcji, roli w jednostce, miała rozeznanie co do spraw przez państwa redaktorów wymienionych. To są te głośne sprawy ostatnich lat. Tym bardziej ta decyzja personalna nie wytrzymuje krytyki, jeśli uwzględnić dorobek zawodowy pani prokurator Kołodziej. Była ona wieloletnim prokuratorem w ogromnej wówczas prokuraturze rejonowej Warszawa-Mokotów, kierownikiem tego działu, awansowała do prokuratury okręgowej, była kierownikiem działu w wydziale śledczym, potem naczelnikiem wydziału śledczego, finalnie zastępcą nadzorującym wszystkie sprawy śledcze prokuratury okręgowej, największej prokuratury w Polsce. Dlatego z wielkim żalem przyjmuję te informacje. Nie tylko po ludzku współczuję pani prokurator tego, że została pozbawiona tej zaszczytnej funkcji, ale również ubolewam nad losem postępowań, które były nadzorowane w jednostce. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Natomiast moje nadzieje niestety mogą okazać się płonne, chociaż chciałbym się mylić w tym aspekcie, nie ukrywam. No bo pan też podpadł, przepraszam za takie nieprawne wyrażenie, pan skierował do sądu akt oskarżenia pana autorstwa oczywiście, dotyczący pana Lecha Wałęsy, w związku z przedstawianiem przez niego nieprawdziwych informacji prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowego. Ta sprawa też podobno budzi ogromne zdenerwowanie u pana Bodnara. Nie tylko, bo przecież grupa osób, zaznaczam, potencjalnych, nie przestępców, podejrzanych albo oskarżonych, napisała specjalny list, apel do pana Bodnara, w którym no, domagają się, chcą, by zamknięto śledztwa, które według nich są śledztwami, postępowaniami politycznymi. No przyznam szczerze, panie prokuratorze, że nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby, powtarzam, osoby podejrzane, bądź w niektórych przypadkach już oskarżone, no z tego typu apelem zwracały się do prokuratora generalnego Adama Bodnara. Rzeczywiście to dość niecodzienna sytuacja, natomiast prawdziwa. Rzeczywiście taki apel powstał, został skierowany. Co więcej, apel ten wedle mojej wiedzy doczekał się odpowiedzi, tak, którą był uprzejmy podpisać pan minister sprawiedliwości. Ja jeszcze raz podkreślę, że sprawa wymieniona akurat opierała się o wiedzę specjalną biegłych z zakresu badania pisma ręcznego, który w sposób kategoryczny przeszło bodaj 160 dokumentów, potwierdzili jako pochodzące, nakreślone ręką byłego prezydenta Polski. W tej sytuacji po prostu mogłem podjąć jedyną decyzję, jaką było skierowanie aktu oskarżenia do sądu, i mam nadzieję, że ta sprawa mimo wszystko, pomimo tego, że jest trudna, ciężka, jest wyzwaniem nie tylko prawnym, faktycznym, ale i historycznym, jednak doczeka się rozpoznania w sądzie. Przyjmuję każdy werdykt, ale mam nadzieję, że rozstrzygnie o tym niezawisły sąd, a nie jakieś zabiegi prawnicze
na poziomie prokuratury, które uniemożliwią procedowanie dalej tej sprawy. Pytanie rodzi się następujące, panie prokuratorze, jakby no co dalej? No mamy już dzisiaj sytuację bardzo niejasną w prokuraturze krajowej, chociaż do, jeśli ktoś by się trzymał litery prawa, to, to ta sytuacja jest jasna. Mamy prokuratora krajowego pana Barskiego i to właściwie kończy na dzień dzisiejszy jakąkolwiek rozmowę. No ale oczywiście stan faktyczny a prawny w tym przypadku to dwa różne światy. Niestety to akurat wynik działalności pana Adama Bodnara. Pan też jest prokuratorem, który no został no w tym sensie zdegradowany, że pozbawiony funkcji prokuratora okręgowego w Warszawie. Chodzą słuchy, że pan i inni prokuratorzy w ten sposób potraktowani, no chcieliby iść na drogę sądową. Czy to jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego ogłaszać? Szanowni państwo, to nie tylko zapowiedź, ale fakt, ponieważ w piątek wspólnie z panem adwokatem doktorem Bartoszem Lewandowskim złożyliśmy pozew do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydziału Pracy i w ramach postępowania sądowego będziemy domagać się przywrócenia mnie na piastowaną do tej pory funkcję. Wnosimy o zabezpieczenie mojego powództwa, alternatywnie oczekuję odszkodowania za te nieprawne działania, jakie podjęło kierownictwo prokuratury. Mój pozew na pewno zawisł w sądzie, co do reszty osób nie jestem w stanie się wypowiedzieć, natomiast ufam, że wystarczy im siły, odwagi i determinacji, aby ten ruch podjąć, bo uważam, że warto o to walczyć, bo decyzja o naszych odwołaniach była na wskroś niesłuszna, a przede wszystkim pozbawiona podstawy prawnej. A co jest największą wadą prawną tej decyzji? Gdzie pan upatruje, w którym miejscu? Generalnie dyskrecjonalną kompetencją, czyli wyłączną kompetencją w zakresie delegowania były jednak uprawnienia pana prokuratora krajowego. Tymczasem dekret w tej mierze był wypisany przez prokuratora generalnego. Poza tym poddaję w wątpliwość całe te niuanse pomiędzy prokuratorem krajowym pełniącym rzekomo te obowiązki w relacji z prokuratorem generalnym. Ustawa jasno definiuje sposób, kto może wnioskować o odwołanie z funkcji. Zatem jeżeli prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski, to takiego wniosku koniecznego do mojego odwołania nie było. A zatem decyzja, która wyrażała się w krótkiej informacji, że jestem odwołany, nie ma mocy prawnej, nie jest wiążąca. To rzeczywiście kolejna taka sytuacja, tych prokuratorów chyba już będzie więcej jednak rzeczywiście, tak jak pan zapowiedział. A przyszłość wymiaru sprawiedliwości, przyszłość prokuratury w Polsce? Przyszłość prokuratury widzę niestety w ciemnych barwach. Obawiam się, że wkrótce będą podjęte działania obliczone na to, żeby w jakiś sposób pozbawiać co po niektórych, a może wszystkich niewygodnych prokuratorów tytułów w jednostkach, w których pełnią służbę. Poddaje się w wątpliwość w sposób dla mnie całkowicie niezrozumiały awanse, które zostały podjęte jesienią 2023 roku. Podnosi się rzekomo, że ci ludzie nie mieli odpowiedniego doświadczenia, aby tam awansować. Tymczasem wielu z nich podejmowało działania prokuratorskie na odcinku choćby prasowym, komunikowania opinii publicznej działań prokuratury. Prokuratura robi to siłami własnymi, nie ma żadnych zewnętrznych agencji PR-owych, które komunikują społeczeństwu zakres działań prokuratury. Robią to prokuratorzy. W Warszawie jest tego tak dużo, że właściwie nie ma okazji zająć się innymi zagadnieniami jak ten odcinek prasowy. Dlatego ta ciężka praca dla prokuratury też uważam, że powinna być doceniana. Co więcej, w czasach tak zwanej niezależnej prokuratury Andrzeja Seremeta również osoby, które odcinek prasowy realizowały w tamtym czasie, też były doceniane awansami i nikt wówczas nie wypominał im tego, czy prowadziły równolegle postępowania, czy nie. Tylko taka była konieczność, taka była potrzeba. Te wszystkie wnioski zawsze były merytorycznie uzasadniane. Osoba, do której były kierowane, czyli minister sprawiedliwości, prokurator generalny, nie był nimi związany, a skoro
taką decyzję podjął, to uważam, że sprawa jest przesądzona i te tytuły są nie do podważenia. I tutaj kropkę musimy postawić. Bardzo serdecznie dziękujemy i trzymamy kciuki, panie prokuratorze, i cieszymy się, że komuś chce się jeszcze walczyć o pryncypia, a to są pryncypia absolutnie. Mariusz Dubowski, prokurator, był naszym państwem. Do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. A my jeszcze teraz robimy kolejną przerwę i wracamy i znowu się przeniesiemy wiele tysięcy kilometrów. Tak, czy Joe Biden jest symetrystą, na tym będziemy się zastanawiać. Widzimy się po krótkiej przerwie.